Wojewódzki, bardzo serdecznie z tej strony Wojokręża. Dzisiaj mamy unboxing. Dzisiaj jest 5 skrzynek takich, 5 skrzynek takich. Są skrzynki te wszystkie, które wyszły na święta. I tak, i dzisiaj otwieramy, jak już mówiłem, 5 skrzynek. Ja tak na serce jeszcze chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, link w opisie, możecie też wejść do mojej grupy Steam, która jest martwa, ale no... Cóż mogę poradzić, jak jest martwa, może ją ożywię w jakiś sposób. A więc tak, otwórzmy te skrzynki i zobaczmy, co będziemy mieli w środku. Na początek otworzymy jedną skrzynkę z kosmetykami, reszta skrzynek jest gdzieś porzucona po moim ekwipunku. Więc użyj z... To chyba nie będzie ta skrzynka, podejrzewam, ale dobra, otwórzmy randomową skrzyneczkę i... Ej, ale jest kuriozum, jest kuriozum. Kieszonkowy Yeti. Tak, to jest dobry ruch. Teraz otwórzmy z odwróconego krzyża. I proszę państwa, teraz coś się szykuje, teraz coś się dużego Hej. To wygląda, no właśnie, jak jakieś kurcze kosmiczne, a dobrze, wiedziałem, żeby ostatnio otwierać. No co, otwieramy tą. I tak, bardzo chciałbym podziękować za 1000 subów, bo już mam nawet powyżej tego 1000, to wszystko, sytuacja z Pablołem. Biedny człowiek, naprawdę. Jak można się do takiego stanu doprowadzić? Smutne, że go, tak ludzie, o, dudy. Tak. Miała się ta skrzynka otworzyć. Wiecie co, mam nadzieję, że naprawdę będzie coś wartego wśród tych przedmiotów. Tak żebym, nie wiem... mógł opłacić... chociaż część tych wydatków, jakie... jakieś kiepskie w ogóle, co to jest? To ma udawać ul, czy co? Nie wiem. No żebym mógł chociaż część z tych wydatków moich, na jakiego klucze wydałem, opłacić. I co, dobra, teraz ty, to jest na pewno ty, ta skrzynka tutaj, jestem pewien. I ty masz Unusuala, masz daj mi Unusuala. Ale ja nie chciałem kieszonkowego Mikołaja, już kieszonkowy Yeti mi wystarczy. Ale najgorsze są te, wiecie, ja nienawidzę tych przedmiotów, Pocket Santa, Pocket, kurwa, misiu, nie wiem, Pocket Yeti, wiecie, jak ja tego nienawidzę, bo tego chuja to widać, a to jeszcze, kurde, tego otrzymujesz to, naprawdę. To jest gorsze niż odznaki chyba w tych grze, które mnie prześladują. A ty co to jesteś? A to są geometryczne barwy wojenne. Kojarzą mi się z obrazami jakiegoś artysty, ale zachowałem sobie, nie przypomnę jakiego. Więc otwórzmy tę skrzyneczkę. Tak, ty masz Unusuala. Ty masz Unusuala. Nie, ale masz następny przedmiot. Ej, i to jest akurat przedmiot, który mi się podobał po prostu sam tak z siebie. Ale już bym wolał, honey, where's my soup? O. O, i to się nazywa zwracanie przedmiotów, to, znaczy pieniędzy, to jest dekorator. I co, jeszcze coś jednego w środku? O, rozszerzenie plecaka, proszę państwa. Może tak skrzypne, ale to jest 18 zł mniej więcej wyciągnięte, plus nie wiem, ile tam ta czapka kosztuje. No, to jest prawie tak dobre jak Unusual. Ludzie, no wydałem 100 zł, no musi być coś dobrego. To gówno nie jest dobre. To jest w ogóle zdrapane bardziej niż, kurczę, nie wiem. Lakier na paznokcie jakiejś dominy jebanej. Dobra. Ty masz widać coś dobrego. O, będzie następny przedmiot. To... Ej! Te mi nie jest kuriozum. To mi się w ogóle kojarzy... Dobra, nieważne. Nie będę rzucał... Kurde, za inaczej zabici snajperzy. W sumie dla jakiegoś snajpera, jak ja to sprzedam... W sumie nie wychodzi tak źle, bo te skrzyki są całkiem dobre właśnie z tego powodu, że one dają kolejne przedmioty. I tak. Weźcie, dajcie mi to, nie wiem, jak są te gołębie, nie pamiętam, no-tailed, barwy wojenne, tak po prostu dla samego mnie. Albo dajcie, nie wiem, coś ładnego, no proszę, no. To jakieś ładne barwy wojenne, nie chcę powtórek. Ej, oszukali mnie, to nie są barwy wojenne, to jest minigra pojedynku. Coś muszę powiedzieć, że tak troszeczkę kosmicznie. Bo mamy tego. Tak, zostaliśmy Yetiego, który nie wiem ile kosztuje, ale jak mówię, tych gówien w ogóle nie widać! O Boże, wiecie jak ja nienawidzę tych kieszonkowych wszystkich bajerów? Ta czapka jest kurde genialna, naprawdę. W ogóle myślałem, że ona jest dla skauta całe swoje życie, a tutaj jest dla Pyro. Tak w sumie nie wiem, z czym mógłbym ją dla Pyro połączyć, bo jedyne co mi się kojarzy to z tym swetrem. Ale w sumie... Jeszcze kolejna gra pojedynku. Co ja mam z nimi robić? Mam ich używać? Ja wam pokażę jeszcze tego Heavy'ego. Słuchaj, fajny przedmiot. Naprawdę, to mi się bardzo podoba czapka. To jest pomysłowa czapka, bardzo fajna. Normalnie dziki zachód, kowboje. Wiadomo, każdy chciał być kiedykolwiek kowbojem.
Kiedykolwiek, gdziekolwiek. I mamy Dudy. Andrzeje Dudy mamy. I nie wiem. Nie wiem, to są jakieś barwy wojenne, które mógłbym tak użyć. W sumie nie tak źle wyglądają. Kolejne barwy wojenne. Nie tak źle. Kolejne barwy wojenne. Nie tak źle. W ogóle one wyglądają, jakby były darmowe jakieś czy coś. Nie wiem, to wygląda dobrze. To naprawdę zajebiście zmienia wystrój broni. No, nie wiem, powiedzmy na przykład, weźmy to. Kosmiczny miecz. No, normalnie, nie wiem, Gwiezdne Wojny. To wygląda chujowo z tym. Ale minigun, o. Tak, i mamy kieszonkowego Mikołaja, który jest jednym z moich zawodów. No, który mi powie naprawdę, czy ktoś z was naprawdę nosi te kieszonki? Nie, o, to jest dobre pytanie. Czy kiedykolwiek nosicie jakiś przedmiot, który jest pocket, nie wiem, Santa, pocket i żyje, pocket misio, kurwa, pocket miss falling? Nie wiem. A tu macie kosmiczny przedmiot. No co, no to ja się z wami pożegnam. Nie wiem, czy to w ogóle było warte, czy straciłem. Prawdopodobnie straciłem wszystko, nawet moją godnością i rozumem człowieka, więc ja się z wami pożegnam, tu mówił Kelesz. Hejka!